Na warsztacie dzisiaj mamy Forda Galaxy 2.0 TDCi. Robimy głowicę w tym samochodzie i teraz wam coś pokażemy. Ściągamy sobie też miseczkę i spuszczamy z niej olej. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj wygląda w tej misce. To jest smoła, nie olej. Olej został spuszczony i to są pozostałości tego, co mamy w misce. I tak to ładnie wygląda. Konsystencja dobrego budyniu. Także warto dbać jednak o higienę w samochodach, żeby później kwiatki nie występowały. Pomalować można sobie tutaj ładnie, wszystko zostaje. No tak, tylko żebyście sobie popatrzyli. No i wspomniana głowica do tego Fordzika. Głowica zrobiona przez firmę Wache. Tutaj pomyłek nie będzie, także my ze spokojem możemy sobie zakładać, że klient będzie mógł jeździć normalnie, ale najpierw jeszcze z tym silnikiem musimy dojść do ładu, bo to, co wam pokazałem z tym olejem, to jest masakra. W ogóle generalnie auto tak mega zaniedbane, że mała głowa. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Ford Galaxy, część druga. Popatrzcie teraz, co wam teraz tutaj pokażemy, jakie mamy luzy na korbowodach, jak pracuje sobie tłok. Jak myślicie? Dopuszczalne czy niedopuszczalne? Sekcja komentarzy wasza.